Mam nadzieję, że wszyscy Państwo widzicie moją prezentację. Tak jak tytuł mojego wystąpienia został już właściwie powiedziany, i to, na czym chciałabym się skoncentrować w ramach prezentacji, na początek powiem krótko na temat roli płytek krwi w hemostazie i zwrócę uwagę na to, że nie można analizować samych płytek, nie biorąc pod uwagę współdziałania płytek z komórkami śródbłonka i z innymi komórkami krwi. Później chciałabym powiedzieć kilka słów na temat oddziaływania wirusa SARS-CoV-2 z komórkami organizmu człowieka, a przede wszystkim z płytkami krwi. Przedstawię także wyniki badań funkcji płytek krwi u pacjentów chorujących na COVID-19 oraz wybrane badania in vitro, które miały na celu poszukiwanie mechanizmów oddziaływania wirusa SARS-CoV-2 z płytkami krwi, w tym także badania własne. Na koniec chciałabym też powiedzieć kilka słów na temat badań dotyczących zespołu tak zwanego post-COVID, long-COVID, i tutaj też właśnie prowadzone są badania związane z płytkami krwi. Jeżeli chodzi o chorobę COVID-19, zapewne Państwo wszyscy wiecie, co charakteryzuje przebieg tej choroby. Są to między innymi trudności w oddychaniu, jest to również niski poziom natlenienia krwi, burza cytokinowa, rozległy stan zapalny, ale także uszkodzenie naczyń krwionośnych i zakrzepica. I ten ostatni punkt leży w kręgu jakby zainteresowania naszego zespołu, głównie jeżeli chodzi o płytki krwi. Sam układ hemostazy, tutaj możemy wyróżnić trzy elementy. Jest to śródbłonek naczyniowy, który właściwie zapewnia niezakłócony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Jest tą podstawową warstwą wyściełającą naczynia, z którą komórki krwi mają kontakt, i sama funkcja komórek zależy również od funkcji śródbłonka. Drugim elementem są płytki krwi oraz inne krwinki, ale przede wszystkim płytki krwi. Ich rolą jest jakby doprowadzenie do powstania skrzepu. Magazynują w swoich zasobach różne czynniki aktywujące samokrzepnięcie, współdziałanie właśnie z czynnikami osoczowymi przy wytworzeniu skrzepu, zatrzymaniu krwawienia. I ostatni element układu hemostazy to są czynniki osoczowe, krzepnięcia oraz czynniki fibrinolizy, których zadaniem jest utrzymanie w stanie równowagi układu hemostazy, stabilizacja skrzepu, ale też rozpuszczenie, które należy właśnie do elementów fibrinolizy. W swoim wystąpieniu, tak jak mówiłam, chciałabym przede wszystkim skoncentrować się na płytkach krwi. I też powiem na temat komórek śródbłonka, ponieważ jak się później okaże, te komórki i funkcja komórek w czasie zakażenia może być dominująca nawet w stosunku do funkcji płytek krwi w oddziaływaniu z samym wirusem i w przebiegu choroby. Fizjologicznie komórki śródbłonka, śródbłonek naczyniowy wydziela różnego rodzaju substancje, które mają za zadanie utrzymanie płytek krwi w stanie niepobudzonym. Tutaj należy wymienić przede wszystkim prostacyklinę i tlenek azotu. I też sam śródbłonek pokryty jest glikokaliksem, który właśnie umożliwia utrzymanie komórek w stanie niepobudzonym i ten właściwy przepływ krwi w naczyniach krwionośnych.
Jeżeli chodzi do uszkodzenia, jeżeli dochodzi do uszkodzenia komórek śródbłonka, czy właściwie warstwy śródbłonkowej, następuje przerwanie integralności samej warstwy śródbłonkowej, następuje uwalnianie i jakby prezentowanie przez komórki śródbłonka cząstek adhezyjnych. Śródbłonek charakteryzuje się fenotypem prozakrzepowym, wówczas między innymi dochodzi do zaburzonego wydzielania prostacykliny, tlenku azotu, natomiast pojawiają się inne substancje, między innymi czynnik von Willebranda, który jest uwalniany z komórek śródbłonka, selektyny, interleukiny, które wpływają również na aktywację płytek krwi czy innych komórek krwi. Może dochodzić także do osłabienia funkcji mitochondrów, do produkcji reaktywnych form tlenu i też do uszkodzenia glikokaliksu. Takie uszkodzenie komórek śródbłonka często współwystępuje czy występuje w przypadku zakażeń wirusowych, bakteryjnych czy w przebiegu innych chorób. Fizjologicznie płytki krwi po uszkodzeniu ciągłości naczynia, przy przerwaniu ciągłości naczynia, płytki krwi mają kontakt z warstwą podśródbłonkową, gdzie dostępne są różnego rodzaju białka, w tym przede wszystkim kolageny, następuje ekspresja czynnika tkankowego i to są jakby czynniki, które wyzwalają aktywację płytek krwi oraz wytworzenie skrzep w celu zatrzymania krwawienia. Drugim ważnym elementem układu hemostazy są właśnie komórki krwi. I tutaj moglibyśmy podkreślić rolę płytek krwi, neutrofili, monocytów, czy także erytrocytów. Rolą przede wszystkim erytrocytów, których najwięcej jest w krążącej krwi, jest zapewnienie właściwego przepływu strumienia krwi w świetle naczynia. W czasie tego właściwego przepływu płytki krwi są utrzymywane jakby z dala od ścianek naczynia. Przy zaburzonym przepływie płytki krwi mają już większy kontakt z komórkami śródbłonka, z warstwą podśródbłonkową i to też może prowadzić do jakichś zaburzeń i ostatecznie zakrzepów. Płytki krwi oddziałują z komórkami krwi, właśnie z erytrocytami, ale też z neutrofilami, monocytami. Mogą powstawać agregaty komórkowe między tymi komórkami. I też mogą być wytwarzane mikrocząstki komórkowe, pochodzące właściwie z różnych typów komórek krwi. Dominujące są mikrocząstki pochodzące z płytek krwi i one też stanowią pewną rolę, jeżeli chodzi o funkcjonalność całego układu hemostazy. Same płytki krwi, ważne elementy, ważne w układzie hemostazy, na tyle ważne, że doczekały się takiego niezależnego odcinka w serii Było sobie życie. I właśnie moja prezentacja jest poświęcona przede wszystkim tym komórkom. Płytki krwi występują w liczbie 150-400 tysięcy na mikrolitr u zdrowej osoby, we krwi u zdrowej osoby. Pochodzą z megakariocytów, ich życie średnio wynosi od 7 do 10 dni. Są to komórki bezjądrzaste, zawierają dużo granul wewnątrzkomórkowych, gdzie gromadzone są różnego rodzaju substancje odgrywające rolę podczas tworzenia zakrzepu płytkowego, podczas aktywacji czynników krzepnięcia. I między innymi no, tutaj możemy powiedzieć o alfa-granulach, gdzie gromadzona jest między innymi P-selektyna. W czasie aktywacji płytek ta P-selektyna przechodzi do błony zewnętrznej. Gromadzony jest też czynnik von Willebranda, fibrinogen. Jest to na pewno w mniejszych ilościach
niż w przypadku osoczowej zawartości tych czynników, ale one również występują w płytkach krwi. W granulach gęstych mamy wapń, ale też ATP czy ADP, magnez. Podczas aktywacji, czy na powierzchni płytek, występuje też wiele receptorów, które odgrywają rolę podczas powstawania skrzepu, oddziaływania z białkami warstwy podśródbłonkowej, czy z agonistami, substancjami, które wprowadzają płytkę w stan aktywny i przyczyniają się do powstania skrzepu. Na powierzchni płytek pojawia się również fosfatydyloseryna, która tworzy warstwę prokoagulacyjną i zapewnia w ten sposób aktywację czynników krzepnięcia. Główna rola płytek to jest właśnie udział w procesach krzepnięcia, ale też pisze się o tym, że płytki krwi uczestniczą w procesach zapalnych, w procesach zakażenia czy w wytworzeniu odpowiedzi immunologicznej. Podczas aktywacji płytek krwi, tak jak mówiłam wcześniej, dochodzi do uwolnienia zawartości granul wewnątrzpłytkowych, między innymi właśnie granul alfa i pojawienie się P-selektyny, która bierze udział w oddziaływaniach z leukocytami, uwalnianie agonistów typu właśnie ADP napędzających dalszą aktywację płytek, czy innych związków biorących udział właśnie z oddziaływaniem z komórkami śródbłonka, aktywacja komórek śródbłonka, czy oddziaływanie z neutrofilami, przede wszystkim monocytami. Same etapy aktywacji płytek, no tutaj moglibyśmy wyróżnić adhezję w takich warunkach fizjologicznych, kiedy przy przerwaniu ciągłości naczynia jest oddziaływanie płytek z białkami warstwy podśródbłonkowej. To prowadzi do aktywacji i reakcji uwalniania. I ostatecznie moglibyśmy powiedzieć, że ostatnim etapem jest agregacja płytek poprzez fibrinogen, kiedy komórki tworzą ten skrzep płytkowy, później współdziałanie z nimi. Ostrzygli, Muma, ostrzygli. Czekaj, nie przeszkadzaj, ja teraz... Innymi komórkami krwi i też właśnie z czynnikami krzepnięcia, z fibryną, która powstaje podczas aktywacji tej części osoczowej krzepnięcia. Badanie funkcji płytek krwi jest ściśle związane z tym, co dzieje się z komórką podczas aktywacji. Tutaj moglibyśmy powiedzieć o dwóch takich pojęciach: aktywacja płytek krwi i reaktywność płytek krwi. W przypadku aktywacji, no, powiemy o ocenie stanu płytki we krwi, stanu funkcjonalnego w danym momencie. Natomiast reaktywność to jest zdolność komórki do odpowiedzi na agonistę. I to przeprowadzimy jakby w warunkach laboratoryjnych. Ocenimy tę zdolność płytki po działaniu różnymi agonistami. Badanie płytek krwi, funkcji płytek krwi możemy przeprowadzać w różnym materiale. Najbardziej fizjologiczny to jest krew pełna. Możemy też izolować osocze bogatopłytkowe, czyli osocze, które będzie zawierało płytki krwi i właściwie nie będzie zawierało innych komórek albo będzie zawierało w niewielkich ilościach. Możemy też mieć osocze bezpłytkowe, bezkomórkowe, ale możemy też robić oznaczenia na płytkach izolowanych. Metodologia jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi o badania funkcji płytek krwi. Możemy oceniać obecność antygenów powierzchniowych na komórce. Między innymi te najbardziej podstawowe antygeny to jest ocena ilości selektyny P, ocena aktywnej formy
receptora dla fibrinogenu, receptora glikoproteiny GP2B3A. Może to być wiązanie fibrinogenu. Mogą to być też inne testy. Ja tutaj podałam te najważniejsze, które najczęściej są wykorzystywane. Możemy też przeprowadzać agregację płytek krwi i tutaj już podamy agonistę w ocenie odpowiedzi płytek. Agregacja może być wykonywana zarówno w pełnej krwi, jak i w osoczu bogatopłytkowym czy płytkach izolowanych. Możemy też oceniać ilość markerów, stężenie markerów rozpuszczalnych, substancji uwalnianych z płytek, uwalnianych z granul. I to wykonamy w osoczu bezpłytkowym. Najczęściej oznaczane jest stężenie selektyny P czy tromboksanu B2. Można też przeprowadzać oceny adhezji płytek krwi do różnych powierzchni, czy też do innych komórek, chociażby do komórek śródbłonka. Często prowadzi się ocenę adhezji do kolagenu, do fibrinogenu, do czynnika von Willebranda. Teraz właściwie swobodnie wykorzystuje się metody przepływowe, ale też można wykonywać ocenę adhezji w warunkach statycznych. We krwi pochodzącej powiedzmy od pacjentów możemy oceniać obecność agregatów płytkowo-płytkowych, płytkowo-neutrofilowych, płytkowo-monocytarnych. To są te najczęściej występujące agregaty. Możemy też oceniać mikrocząstki pochodzenia płytkowego i wszystkie techniki, które są związane z oceną transdukcji sygnału w płytkach krwi wykonywane na płytkach izolowanych. I też może być ocena uwalniania jonów wapnia, który jest no, takim kluczowym, ważnym elementem w aktywacji płytek. Chciałabym zwrócić uwagę, jakie metody właściwie możemy najczęściej wykorzystać do oceny funkcji płytek od pacjentów. Tutaj właściwie możemy wykorzystać ocenę antygenów powierzchniowych, ocenę markerów rozpuszczalnych, mogą to być agregaty komórkowe czy ilość mikrocząstek komórkowych. I chyba te metody będą w najlepszy sposób odzwierciedlały stan płytek we krwi pacjenta. Inne metody raczej dotyczą badań modelowych, aczkolwiek w przypadku pacjentów jak najbardziej możemy je wykorzystywać i wtedy wykonywać dodatkowe testy związane z reaktywnością komórek. Po tym krótkim wstępie dotyczącym płytek krwi układu hemostazy, kilka słów na temat wirusa SARS-CoV-2, koronawirusa i oddziaływania tego wirusa z komórkami w organizmie człowieka. Jakby najważniejszym białkiem, który brany jest pod uwagę w przypadku wirusa SARS-CoV-2, jest białko kolca, białko spike. Białko to występuje w postaci trimeru i stwierdzono, że na podjednostce S1 białka spike znajdują się domeny wiążące receptor i motyw rozpoznający receptor. I tak naprawdę w badaniach dotyczących oddziaływania czy działania wirusa na komórki, najczęściej właśnie zwraca się uwagę na podjednostkę S1 białka spike. Oprócz właśnie z podjednostki S1 często właśnie prowadzi się badania w oparciu o całe białko. Inne podjednostki, podjednostka S2 bardziej uczestniczy jakby w oddziaływaniu wirusa z komórkami. Tutaj nie podaje się tej
jakby nie opisuje się często tej właściwości funkcjonalnych samego wirusa w odniesieniu do działania na komórki. Podstawowy mechanizm, który jest rozpatrywany, jeżeli chodzi o oddziaływanie wirusa SARS-CoV-2 w stosunku do komórek, to jest oddziaływanie wirusa białka kolca na receptory ACE2. ACE2, czyli jest to enzym konwertujący angiotensynę drugą, i poprzez właśnie białko kolca następuje zakotwiczenie wirusa na powierzchni komórki i później kolejne etapy zakażenia komórki. Białko ACE2 występuje dosyć licznie w organizmie człowieka, w komórkach płuc, nerek, mózgu, przewodu pokarmowego, trzustki, w komórkach śródbłonka naczyń. Ilość tego białka może zmieniać się, jest charakterystyczna dla różnych osób, może zmieniać się w różnych stanach chorobowych. I tutaj właściwie można powiedzieć, że nie ma też bardzo jasnych publikacji, które mówiłyby o tym, że na przykład wszystkie komórki śródbłonka, naczyń, czy to dużych naczyń, małych naczyń, mikrokrążenia, będą zawierały takie same ilości białka ACE2. W oddziaływaniach wirusa SARS-CoV-2 z komórkami, oprócz tego podstawowego mechanizmu, również bierze się pod uwagę udział innych receptorów, które mogą wspomagać wiązanie wirusa do komórek gospodarza. Jeden z mechanizmów opisywany w literaturze naukowej to jest oddziaływanie wirusa za pomocą czy z udziałem kwasu sialowego. Publikacje Szejma i współpracowników, które ukazały się ostatnio, jakby wskazują na to, że może być oddziaływanie białka Spike czy wirusa poprzez białko Spike z komórkami krwi, z komórkami śródbłonka na zasadzie właśnie nawet takich oddziaływań elektrostatycznych poprzez między innymi kwas sialowy. Inna praca również pokazuje ten mechanizm zależny od kwasu sialowego na powierzchni komórek. I tutaj podkreśla się właściwie, że to oddziaływanie wstępne wirusa na komórkę może być poprzez reszty cukrowe z kwasem sialowym i później dopiero dochodzi do jakby połączenia z receptorem ACE2 i wnikania wirusa do komórki. W odniesieniu do płytek krwi rozważa się jakby oddziaływanie wirusa poprzez różne receptory, aczkolwiek w wielu przypadkach są tylko pojedyncze publikacje, które wskazują rolę tych receptorów w oddziaływaniu z wirusem. Schemat, który Państwo widzicie, pochodzi z publikacji z roku 2021, kiedy były pierwsze prace pokazujące oddziaływanie wirusa z płytkami krwi. I wówczas zakładało się, że na powierzchni płytek krwi występuje receptor ACE2. Kolejne badania pokazały, że płytki krwi raczej nie posiadają tego wirusa, nie wykryto, nie, nie posiadają tego białka, tego receptora, nie wykryto ani ekspresji białka, ani materiału genetycznego dla tego białka w płytkach krwi. Pojedyncze prace pokazują, że takie białko mogło być, ale tak jak mówię, kolejne badania raczej wykluczyły występowanie tego białka na powierzchni płytek.
Natomiast to, co teraz przewija się w literaturze, to jest najczęściej oddziaływanie białka spike wirusa poprzez integryny obecne w błonie płytkowej. I tutaj między innymi brana jest pod uwagę integryna alfa-2 beta-3, inaczej glikoproteina 2B3A, receptor dla fibrinogenu. Jedna z prac pokazała wynik, że to oddziaływanie jest możliwe dla wirusa wariantu alfa, ale to też no, są tutaj pojedyncze prace i nie można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że faktycznie takie oddziaływanie jest. Jeżeli chodzi o oddziaływanie białka spike wirusa z integrynami, to tutaj opiera się jakby teoria związana z tym oddziaływaniem o występowanie motywu RGD w samym białku spike. Jest to motyw właśnie rozpoznawany przez integryny, no stąd ta teoria, ta hipoteza i próba jakby wykazania, że płytki krwi jakby są, że wirus wpływa na płytki krwi poprzez właśnie integryny. Inna praca zespołu Kaupnenowej pokazała, że w płytkach krwi mogą znajdować się fragmenty wirusa SARS-CoV-2 czy białka Spike. I tutaj jakby dyskutowana jest hipoteza, że wirus może być pobierany, trafia do płytek krwi poprzez fuzję pęcherzyków zewnątrzkomórkowych zawierających właśnie fragmenty wirusa. Jakie mogą być konsekwencje oddziaływania wirusa z płytkami krwi? Między innymi to może być właśnie aktywacja płytek, która będzie prowadziła do oddziaływania płytek z białymi krwinkami, z leukocytami, neutrofilami i to będzie łączyło się z powstawaniem agregatów i z jakby z dalszymi etapami aktywacji w ogóle komórek w układzie krążenia i też do powstawania sieci zewnątrzkomórkowej neutrofilowej, której zadaniem jest między innymi blokowanie transportu wirusa. Płytki krwi same ulegają właśnie aktywacji, agregacji, powstają zakrzepy płytkowe przy udziale też innych komórek. Może dochodzić do apoptozy komórek samych płytek, uwalniane są czynniki zapalne i czynniki prozakrzepowe. Tutaj jeszcze powinnam wspomnieć o receptorach tolpodobnych, które właśnie też są brane pod uwagę w oddziaływaniach wirusa z płytkami krwi i później w oddziaływaniach samych płytek z leukocytami. Jakie są wyniki badań funkcji płytek krwi u pacjentów z chorobą COVID-19? Takie badania prowadzone były właściwie od początku wystąpienia pandemii, choroby i ogólnie moglibyśmy powiedzieć, że u pacjentów obserwuje się obniżoną liczbę płytek krwi, czy małopłytkowość. Uważa się, że płytki krwi od pacjentów są nadreaktywne, wykazują się zwiększonym stopniem aktywacji, ale też odpowiedzi na agonistów. Ogólnie u pacjentów zaobserwowano nasilone krzepnięcie, osłabioną fibrinolizę, wysoki poziom D-dimerów. Wykazano również zwiększone stężenie czynnika von Willebranda, fibrinogenu,
inhibitora, aktywatora plazminogenu czy trombomoduliny. Wykazano obecność zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych, no i zwiększone stężenie cytokin zapalnych pochodzących z różnych komórek, w tym także z płytek krwi. I właściwie od początku występowania choroby uznawano, że występowanie zaburzeń zakrzepowo-zatorowych to jest przyczyna śmierci, może być to taka główna przyczyna śmierci u pacjentów. W badaniach histopatologicznych u pacjentów zaobserwowano występowanie zakrzepicy żył głębokich, zatoru płucnego z mikrozakrzepami w małych tętnicach i naczynach kapilarnych płuc, mikrozakrzepy w sercu, mózgu, wątrobie i nerkach. Gdybyśmy spojrzeli na badania jakieś konkretne dotyczące właśnie oceny funkcji płytek krwi u pacjentów, tutaj przedstawiam Państwu wybraną reprezentację takich badań. Tych badań jest wiele. Pierwsze obszerne badanie z roku 2020, gdzie grupę pacjentów z chorobą COVID-19 w stanie ciężkim i średnim porównywano do grupy zdrowych ochotników. Badania w tej pracy były przeprowadzone, znaczy opisane badania w tej pracy dotyczyły analizy we krwi pełnej oraz na płytkach izolowanych. W samym badaniu wykazano zwiększoną ekspresję selektyny P, obecność agregatów komórkowych. Natomiast jeżeli chodzi o aktywację receptora dla fibrinogenu, glikoproteiny 2B3A, którą ocenia się poprzez związanie specyficznych przeciwciał PACI1, tutaj aktywacja tego receptora we krwi pełnej pacjentów była osłabiona. Badania przeprowadzone na płytkach izolowanych z krwi pacjentów wykazały zwiększoną reaktywność płytek, ocenianą jako agregację z agonistami, jak również jako adhezję do kolagenu i fibrinogenu. Kolejne badania, tutaj z roku 2020 również, mamy płytki izolowane, znów grupa pacjentów z chorobą COVID-19 była porównywana do grupy zdrowych uczestników i właściwie możemy powiedzieć, że płytki są nadreaktywne, jest zwiększona aktywacja, reaktywność tych płytek pochodzących od pacjentów. Kolejne badania, rok 2021, również mamy grupę chorych porównywaną do grupy zdrowych osób. I w tym przypadku opisany jest wynik obniżenia agregacji płytek ocenianej we krwi pełnej z agonistami, to jest kwas arachidonowy oraz peptyd, który aktywuje receptor dla trombiny. Natomiast w przypadku aktywacji ADP nie było różnicy pomiędzy grupami. Kolejne badanie, tutaj jest ocena funkcji płytek u chorych z ciężkim przebiegiem i to było odniesione do dziennej kontroli dla danej metody. Wykazano w osoczu bogatopłytkowym obniżono agregację z kolagenem ADP, epinefryną, obniżono ekspresję selektyny B i markera CD63, to jest marker uwalniania płytkowego. Jako przykład, to jest badania histopatologicznego pochodzącego od pacjentów z COVID-19. To jest badanie materiału zakrzepowego
stętnicy mózgowej. I chciałabym Państwa uwagę zwrócić na barwienie dotyczące płytek krwi, antygen CD61, który charakteryzuje, który występuje na płytkach krwi. I jest to jeden takich z głównych antygenów stosowanych do identyfikowania płytek spośród komórek krwi. Czyli widzimy, że barwienie dotyczące tego antygenu pokazuje dużą liczbę płytek, agregatów w tym materiale zakrzepowym. Jest to liczba dużo większa niż w przypadku osoby, która nie chorowała na COVID-19. I też warto zwrócić uwagę, że wybarwienie tego materiału na obecność białka spike pokazuje dużą ilość tego białka w materiale zakrzepowym. Czyli jest to dowód na to, że samo białko gromadzi się w wybranych tkankach organizmu. Ono jest identyfikowane i wiele badań właściwie jakby potwierdza ten wynik, który tutaj Państwo widzicie. Gdybyśmy mieli podsumować stan płytek u pacjentów z chorobą COVID-19, tutaj no powiemy na pewno o nadreaktywności, powiemy o zwiększonej aktywacji płytek u takich pacjentów. Czasami też no, obserwowana jest obniżona reaktywność i mówi się o tak zwanym wyczerpaniu płytek w krwiobiegu u pacjentów, spowodowane wyczerpanie spowodowane jakby ciągłą aktywacją płytek poprzez różnego rodzaju czynniki prozakrzepowe występujące we krwi czy czynniki prozapalne. Reaktywność płytek u pacjentów może też być modyfikowana, modulowana przez przeciwciała obecne we krwi pacjentów związane z zakażeniem wirusem. I tutaj właściwie prowadzone były badania, w których do płytek pochodzących od zdrowych osób dodawano osocze pacjentów i wykazano zwiększoną reaktywność w obecności takiego osocza. Także w kilku badaniach no, podkreśla się, że są czynniki, które wpływają na reaktywność płytek w osoczu właśnie pacjentów chorujących na COVID-19. Prawdopodobnie są to przeciwciała właśnie obecne w tym osoczu, które oddziałują na płytki poprzez receptor FC. Składniki właśnie surowicy pacjentów mogą też zwiększać markery apoptozy płytek. Między innymi jest to zmiana funkcji, jest to ekspresja fosfatydyloseryny na powierzchni, depolaryzacja mitochondriów, czy wpływ na ilość wapnia, jonów wapnia. I obecność czynników prozapalnych, które też no, wpływają na to, ten stan pobudzenia płytek i też może to zjawisko wyczerpania. Przechodząc już do badań in vitro, jakby w oparciu o to, co obserwuje się u pacjentów, należy zastanowić się, czy wirus SARS-CoV-2, bądź jego elementy typu białko spike występują w organizmie człowieka. Już wcześniej przedstawiłam obraz histopatologiczny, który pokazuje tą obecność białka spike w materiale zakrzepowym, ale też prowadzono badania oznaczenia obecności samego wirusa, czy właśnie podjednostki S1 białka spike w materiale we krwi pochodzącym od pacjentów. W
W tej chwili no też badania były prowadzone w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa, zawartości RNA wirusa, i tutaj wykazano taką obecność i też wykazano obecność samego wirusa i białek wirusa w różnych tkankach organizmu człowieka. Jeżeli chodzi o znaczenia we krwi pacjentów, właściwie nie możemy powiedzieć, że u wszystkich pacjentów udało się jakby znaleźć występowanie białka spike, ponieważ, tak jak Państwo tutaj widzicie, tylko u części pacjentów wykrywano jakieś znaczące ilości, znaczy znaczące, wykrywano białko spike. Były to ilości rzędu, tutaj w jednym przypadku mamy około 70 pikogramów, w innym przypadku są to ilości rzędu nanogramów. Obecność białka spike we krwi pacjentów będzie zależała na pewno od natężenia samej choroby i czasu trwania, kiedy wykonywane jest badanie. Stąd no, takie pewne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o te wyniki zawartości białka spike we krwi pacjentów. Też znalazłam takie badanie, że u osób szczepionych przeciwko SARS-CoV-2 wykrywane jest we krwi białko spike. Tutaj było to akurat 5 dni od szczepienia. Mówię o tym z tego względu, że jeżeli chcemy badać mechanizmy związane z oddziaływaniem wirusa z płytkami krwi, to musimy właśnie odpowiedzieć na pytanie, czy jest szansa na to, żeby był kontakt pomiędzy wirusem a białkiem spike. Widać, że taka szansa jest. Pierwsze badania, które dotyczyły, badania też między innymi modelowe, które dotyczyły funkcji płytek w obecności wirusa czy białka spike, pochodzą już z roku 2020. Jest to bardzo obszerne badanie. Tutaj jakby specjalnie chciałam Państwu przedstawić streszczenie tej publikacji i zaznaczyłam, ile wyników tej publikacji zostało opisanych. Sama praca opisuje wyniki dotyczące pacjentów, czyli tutaj jest obniżenie liczby płytek, zwiększenie objętości płytek, nadreaktywność płytek, obecność RNA wirusa u pacjentów. W tym badaniu również wykazano obecność receptora ACE2 na powierzchni płytek. I jakby poprzez zastosowanie odpowiednich przeciwciał potwierdzono obecność tego wirusa. Przeprowadzono badania w układzie izolowanym, izolowane płytki krwi, pseudowirus czy samo białko spike i wykazano zwiększoną agregację, zwiększoną aktywację płytek, uwalnianie granul, adhezję płytek. Oceniano też czas retrakcji skrzepu i tutaj pokazano jakby prozakrzepowe właściwości badania białka spike. Przeprowadzono również badania z zastosowaniem modelu myszy transgenicznych, które wykazują ekspresję ludzkiego receptora ACE2. I też pokazano takie prozakrzepowe właściwości tego białka. I kiedy ukazała się ta praca, kolejne właściwie publikacje odnosiły się do tej pracy i było takie stwierdzenie, że białko spike jest białkiem aktywującym w stosunku do płytek krwi, obecność samego wirusa jest czynnikiem aktywującym płytki krwi. Gdybyśmy jeszcze zwrócili uwagę na to, jak silny jest, może być efekt białka spike w odniesieniu do płytek krwi, tak naprawdę tutaj czarna kontrola, czerwone białko spike, sama agregacja płytek z różnymi agonistami, widzimy, że ten efekt no tutaj może być
nie przekracza on powiedzmy 20%. Często w różnych publikacjach ten efekt jest nie takiego dużego rzędu, powiedzmy około 10-15%. W tym badaniu większy efekt uzyskano, jeżeli chodzi o wiązanie przeciwciał do aktywnej formy receptora dla fibrinogenu, czy ekspresję selektyny P na powierzchni komórek. Wyniki, które Państwo widzicie, dotyczą izolowanych właśnie płytek, gdzie białko spike było stosowane w stężeniu 2 mikrogramy na mililitr, była prowadzona inkubacja z białkiem 5 minut przed testami funkcji płytek krwi. Gdybyśmy zrobili przegląd badań in vitro, które pokazują oddziaływanie płytek z wirusem, to właściwie znów należy zwrócić uwagę na układ płytek izolowanych i pełnej krwi. Tak naprawdę badań nie ma bardzo dużo, jest ich kilka. W przypadku płytek izolowanych pokazany jest ten efekt stymulujący białka spike w stosunku do płytek krwi. Ostatnia praca, którą Państwo tutaj widzicie, praca Kuna. Tak, ta praca pokazywała między innymi, czy opierała się na ocenie aktywacji płytek na powierzchni kolagenu i fibronektyny, czyli tutaj były to techniki związane z samą adhezją, rozpościeraniem płytek. Na zdjęciach widać, że wraz z wzrostem stężenia białka spike zmienia się obraz płytek, pojawiają się filopodia, czyli płytka przechodzi w ten stan aktywny. I w tej pracy również pokazano, że białko spike oddziałuje z integrynami, ale niekoniecznie z integryną 2B3, glikoproteiną 2B3A, czyli z receptorem dla fibrinogenu. Kolejna praca, która dotyczy badania we krwi pełnej. Tutaj były zastosowane różne warianty białka spike. Dwa stężenia tego białka i też inkubacja około 5 minut. W tym badaniu wykazano obniżenie liczby płytek po inkubacji krwi z białkiem spike, zwiększono objętość płytki oraz nasiloną aktywację płytek, właściwie dla wszystkich wariantów. Wykazano również obecność jakby zlepów płytkowych, oddziaływanie płytek z monocytami czy z neutrofilami. Jeżeli byśmy spojrzeli na wyniki tego badania, efekty właściwie dla każdego wariantu i ocenianych tutaj parametrów, one nie są wysokie, właśnie powiedzmy maksymalnie to jest 10%. Jednak wyniki te były opisane jako wyniki istotne statystycznie i wskazują na jakby właściwości prozakrzepowe aktywujące płytki samego białka spike w różnych wariantach. Kolejna praca, ciekawy model badania, ponieważ w tym modelu zastosowany był pseudowirus, który zawierał różne warianty białka spike. Komórki w hodowli były traktowane pseudowirusem. Następnie medium pochodzące z tej hodowli było inkubowane z osoczem bogatopłytkowym. I wykazano w tym badaniu, że najsilniejsze właściwości aktywacji płytek krwi, ocenianej jako ekspresja P-selektyny i ekspresja aktywnej formy receptora dla fibrinogenu,
Tutaj najsilniejsze właściwości aktywacyjne posiadał wariant Delta, a najsłabszy właściwie chyba był wariant Alfa, podobnie jak wariant Omikron BA1. Czyli najsilniej w tym badaniu wykazano, że najsilniej na płytki działa wariant Delta. Wykazano również, że obecność przeciwciał neutralizujących wirus SARS-CoV-2, tutaj akurat w tym badaniu była to surowica osób zaszczepionych, obniża efekt właśnie tego wariantu Delta. I krótko na temat badania, które zostało przeprowadzone w naszym zespole. Już chyba przekroczyłam czas, także postaram się krótko powiedzieć. Przeprowadziliśmy badanie, którego hipoteza brzmiała, że białko spike wpływa na funkcję płytek krwi w zależności od miana przeciwciał neutralizujących to białko. W naszym badaniu grupę badaną stanowili zdrowi ochotnicy, u których oceniane było miano przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Wykonano oznaczenia funkcji płytek, to było badanie agregacji we krwi pełnej, badanie cytometrią przepływową i analiza wyników była w odniesieniu do miana do stężenia przeciwciał anty-SARS-CoV-2, antybiałko Spike. Tak naprawdę większość osób posiadała przeciwciała, miała wynik pozytywny w samym teście. My naszą grupę podzieliliśmy na podstawie mediany na grupę o wysokim mianie przeciwciał i na grupę o niskim mianie przeciwciał, i sama analiza wyników badania była właśnie pomiędzy tymi grupami. Same przeciwciała właściwie jakoś tam silnie, czy obecność większej ilości przeciwciał jakoś silnie nie zmienia reaktywności płytek. Tutaj, chociaż w grupie o wysokim mianie ta reaktywność była nieco wyższa. Natomiast jeżeli porównamy wyniki dotyczące agregacji płytek z różnymi agonistami, w naszym badaniu wykazaliśmy, że wysokie miano przeciwciał powoduje obniżenie agregacji płytek w obecności białka Spike. Czyli do krwi przed wykonaniem agregacji dodawane było białko Spike w ilości 2 mikrogramy na mililitr. Po inkubacji 15-minutowej był wykonywany test i tak jak powiedziałam wcześniej, u osób z wysokim mianem przeciwciał obserwowaliśmy to obniżenie agregacji w obecności białka Spike. Istotne statystycznie to było dla agonisty ADP i dla kolagenu. Podobne wyniki uzyskaliśmy, jeżeli chodzi o ocenę aktywnej formy receptora dla fibrinogenu. Również obserwowaliśmy w przypadku aktywacji ADP obniżenie tutaj tej aktywacji płytek w obecności białka Spike. Ocena retrakcji skrzepu. Tutaj możemy powiedzieć, że wysokie miano nie przyczynia się do tej zmienionej retrakcji. Właściwie samo białko Spike wykazywało jakby przyspieszenie obkurczania skrzepu, natomiast wysokie miano przeciwciał jakby zmieniało to w obecności białka Spike tą retrakcję skrzepu. Retrakcja była przyspieszona w obecności białka u osób w całej grupie oraz u osób z niskim mianem przeciwciał. Wykonanie oznaczenia na płytkach izolowanych pokazało, że białko Spike może, czy aktywuje, zwiększa tą agregację, zwiększa reaktywność płytek, ale tylko z agonistą, z kolagenem. Nie obserwowaliśmy efektu dla ADP i dla trombiny. Ocena adhezji płytek w warunkach przepływu pokazała tendencję do zwiększonej adhezji
do powierzchni opłaszczonej czynnikiem von Willebranda i jakby zmniejszoną adhezję do fibrinogenu, ale te wyniki nie były istotne statystycznie. Natomiast wykazaliśmy, że obecność białka spike powoduje nasilone więzanie czynnika von Willebranda do płytek krwi w obecności histocytyny. Tutaj nie prowadziliśmy oceny zależności od przeciwciał, było to po prostu w grupie osób, które miały i wysokie i niskie miano przeciwciał. Jakie są wnioski z naszego badania? Można powiedzieć, że efekty działania białka spike na funkcję płytek krwi są zróżnicowane w zależności od tego, w jakim materiale prowadzimy badanie, czy są obecne inne komórki krwi, czy są obecne czynniki, czy składniki osocza. W obecności przeciwciał neutralizujących białko spike i samego białka, reaktywność płytek pod wpływem kolagenu ADP była obniżona. I tutaj podejrzewamy, że znaczenie może odgrywać występowanie kompleksu pomiędzy białkiem spike a przeciwciałami neutralizującymi. Białko spike nasila agregację płytek izolowanych i również zwiększa wiązanie von Willebranda do płytek. Jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć na temat innego ciekawego badania modelowego, które było wykonane na modelu myszy transgenicznych z ekspresją ludzkiego receptora ACE2. Myszy te były zakażone wirusem SARS-CoV-2 i po 6 dniach od zakażenia dokonano analizy histopatologicznej tkanek mózgu, wątroby i płuc. I tak naprawdę w przypadku występowania agregatów płytkowych, gromadzenia się neutrofilii w mikrokrążeniu wykazano największe ilości, jeżeli chodzi właśnie o płuca i mózg. Tutaj widzicie Państwo obraz mikrokrążenia mózgowego. Na niebiesko wybarwione są płytki krwi. I podsumowanie ilościowe widać, że u myszy zakażonych to występowanie płytek w tkance mózgowej, mikrokrążeniu mózgowym jest bardzo wysokie. Podobnie jest w przypadku płuc. Tutaj to drugie zdjęcie dotyczy myszy zakażonych. Natomiast nie wykazano różnicy w ilości płytek, jeżeli chodzi o tkankę wątroby. Tak już dla podsumowania, sam udział wszystkich czynników hemostatycznych w odpowiedzi na wirusa SARS-CoV-2 jest mocno skomplikowany i moglibyśmy powiedzieć, że jakby takie współdziałanie pomiędzy komórkami przyczynia się do tego ostatecznego efektu, jakim jest występowanie powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych na COVID-19. Płytki krwi odgrywają tutaj oczywiście też rolę. Jest możliwe oddziaływanie wirusa czy fragmentów wirusa z samymi płytkami, ale wydaje się, że ważną rolę odgrywa też oddziaływanie wirusa z komórkami śródbłonka czy z innymi komórkami krwi, z neutrofilami i sam udział też w aktywacji czynników krzepnięcia. Ja tutaj o tym nie mówiłam, ale o tym też są publikacje, że te czynniki krzepnięcia, na przykład fibrinogen, może być zmieniony pod wpływem białka spike. Badania prowadzone w zespole post-COVID, tych badań nie jest wiele, ale te, które tutaj też Państwu przedstawiam, pokazują zwiększoną jakby aktywację płytek, taką zwiększoną odpowiedź prokoagulacyjną płytek
u osób, które przechorowały COVID-19 i to jest nawet po tutaj 23 miesiącach od zachorowania. Ogólnie obserwuje się jakby takie rozregulowanie funkcji płytek i też zwiększone ryzyko występowania choroby zakrzepowej. Myślę, że na podstawie wyników, które Państwu przeprowadziłam, nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że płytki odgrywają tą główną rolę w powstawaniu zaburzeń zakrzepowo-zatorowych podczas zakażenia SARS-CoV-2 i wydaje mi się, że to pytanie nadal pozostaje otwarte. Tak też widziałam w publikacjach, najnowszych publikacjach, które stanowią jakby podsumowanie dotychczas opublikowanych wyników. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam za przedłużenie mojej Dziękujemy pani prezentacji. profesor. Nie ma za co pani profesor tutaj przepraszać. Wykład był bardzo ciekawy i w kontekście niedalekiej przeszłości, jak słyszymy, że firma AstraZeneca jednak przyznała się, że jej szczepionka na COVID powoduje właśnie zakrzepy i małopłytkowość. Tutaj pani profesor przybliżyła nam te mechanizmy, za co bardzo dziękujemy. Natomiast widzę, tutaj są dwa pytania. Może pani profesor będzie tak miła odpowiedzieć na nie. Jeszcze możemy sobie pozwolić na krótkie odpowiedzi, może tak, albo chociaż na jedno takie pytanie. Ja przyznam, że widzę tych pytań wiele tutaj, przynajmniej tak Ja jak widzę sobie dwa, to nie wiem. wyświetlam. To bardzo proszę, żeby pani profesor wybrała sobie dwa pytania, może Może ewentualnie. tutaj o Tak, tych bo mamy najnowszych pytań. czas ramowy, tak. Widzę, że część tych pytań dotyczy tutaj kliniki i może bardziej byłoby skierowane do lekarzy, ponieważ no, ja nie jestem lekarzem, jestem biologiem i bardziej zajmuję się tą stroną taką biochemiczną, laboratoryjną, modelową związaną z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Programy, tutaj ostatnie pytanie, czy są jakieś programy lecznicze po-covidowe, które pomagają ludziom z zakrzepicą żył kończyn dolnych, z problemem związanym z ociężałością nóg i schodzeniem? Wydaje mi się, że takie programy są, ale tak jak mówiłam, no nie jestem lekarzem i nie chcę się wypowiadać. Jakiś rok temu słyszałam o programie, który jest prowadzony chyba w szpitalu Pirogowa. Tam pan doktor Michał Chudzik wypowiadał się w mediach, że prowadzą badania u osób właśnie z zespołem post-COVID, także może warto tutaj poszukać informacji. Pytanie od pani Agnieszki domeny, czy chodzi chyba oczywiście o badanie domeny białka Spike wprowadzanej przez szczepionkę. Przyznam, że nie rozumiem pytania, może poprosiłabym o jakąś taką dalszą podpowiedź, żebym mogła odpowiedzieć na pytanie. Kolejne, czy badano poziom białka Spike na płytkach krwi po szczepionce? Ja o takich badaniach właściwie nic nie wiem. Czy takie badania były prowadzone? Jeżeli chodzi o wirusa, tutaj nie ma jednoznacznych wyników opisywanych w literaturze, jeżeli chodzi o płytki krwi, czyli płytki krwi jako takie raczej nie zawierają wirusa. Mówiłam tylko o tym, że może być pobieranie mikrocząstek zawierających fragmenty wirusa przez płytki krwi. Poziomu białka Spike na pewno nie badano. Myślę, że może być to oddziaływanie poszczepionkowe białka Spike z płytkami krwi, ale mówię, ja takich badań nie spotkałam. Myślę, że w przyszłości może pojawią się takie badania. Czy zatem szczepionki covidowe były w jakiś sposób niebezpieczne pod kątem zwiększenia ryzyka powstawania zatorów, incydentów niedokrwiennych itd.? No tu myślę, że można znaleźć już w tej chwili takie